Rondo Caponiera remontowane jest tylko ze względu na to, że zbliża się Euro 2012. Mamy nadzieję, że jednak przy tej okazji uda się zrobić coś, żeby ułatwić poruszanie się ludziom, którzy kierują się tam. Dla ludzi jeżdżących, poruszających się przy pomocy wózka inwalidzkiego. Żeby przejść na drugą stronę, musimy iść aż do mostu teatralnego i tam na wieżę, na płata się dostać. Bliźniaki, podwójny problem w centrum. Bliźniaki, podwójny problem w centrum. Musimy przejście dla pieszych, żeby wrócić się i powiedzieć i dojść do ronda do hotelu Merkury. Jest to ogromny kawałek drogi, które osoby poruszające się z wózkami muszą nadłożyć, żeby dostać się na drugą stronę ronda Caponiera. Zgody dla ludzi, zjazdy dla wózków. Zgody dla ludzi, zjazdy dla wózków. Zgody dla ludzi, zjazdy dla wózków. Rondo Caponiera, nie, dziękuję. Rondo Caponiera, nie, dziękuję. Rondo Caponiera, nie, dziękuję. Rondo Caponiera, nie, dziękuję. Schody dla ludzi, zjazdy dla wózków. 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 Ostatni raz. Rondo Caponiera, nie dziękuję. 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 Dziękujemy bardzo wszystkim, dziękujemy Konstantynowi, która ten z nami przyszła. Dziękujemy Oli Sołtysiak, która nam tak pomagała na samym początku. Proszę pamiętać też o problemie żłobkowym, którym ona się zajmuje. Thank you.